Cześć, witaj się w kolejnym odcinku, a dzisiaj zapraszam Was na test. Test kolejnej nowości, tym razem będzie to test podkładu od Sorai, jest to Pro Bio Makeup, lekki podkład prebiotyczny, podkład kryjący, który ma fajnie ujednolicać się z naszą cerą, ma nam zapewniać krycie, a do tego ma utrzymywać się na naszej skórze cały dzień. I jeszcze jako ciekawostka, podkład zawiera aż 96% składników pochodzenia naturalnego. Przekonajmy się, jak będzie naprawdę. Tak jak wspomniałam, przetestujemy sobie dzisiaj nowy podkład od Sorai. Jest to Soraya Pio Makeup, prebiotyczny podkład kryjący. Podkład dostaniemy za śmieszną cenę 17,99, a mamy tutaj aż 30 ml produktu, więc tak naprawdę pojemność jest standardowa, no a cena bardzo mała. Podkład ma głównie nam zapewnić ochronę mikrobiomu, ale jest to podkład kryjący, dzięki czemu też zapewni taki perfekcyjny wygląd naszej twarzy. Zanim przeczytam Wam to, co obiecuje nam producent, to dodam, że podkład ma 96% składników pochodzenia naturalnego i tutaj podkład ten jest podkładem kryjącym, posiadającym aż właśnie 96% składników pochodzenia naturalnego według normy ISO. Zapewnia doskonałe krycie niedoskonałości bez efektu maski i utrzymuje się na twarzy cały dzień. Jego lekka formuła nie obciąża skóry i nie zatyka porów. Pięknie wyrównuje kolory cery. Zawiera kompleks prebiotyczny, dzięki czemu chroni mikrobiom skóry oraz składniki pielęgnujące, takie jak olej z nasion borówki amerykańskiej, skwalan i antyoksydacyjny tokoferol. Podkład możemy nałożyć zarówno palcami, gąbeczką i pędzlem. Ja oczywiście jak zawsze w swoich testach jedną stronę nałożę pędzlem, drugą gąbeczką. I niestety to, co jako pierwsze rzuciło mi się w oczy podczas dobierania tego podkładu, to jest gama kolorystyczna. Mamy dostępne trzy kolory, ale jak to w zwyczaju Sorai, są to niestety dość ciemne kolory. Ja zdecydowałam się na jaśniejszy, na jasny beż. Jest jeszcze kolor neutralny, naturalny oraz ciepły beż. Także podkłady nie są niczym zabezpieczone, są po prostu w tubce i otwarte. Ja Wam pokażę, jak wygląda ten kolor. Jest on dosyć płynny, ale może nie będzie wcale taki zły. Pachnie przepięknie. Kojarzy mi się trochę z kosmetykami takimi do makijażu, do włosów. Ale nie, może ten kolor wcale... Znaczy na pewno on nie jest dla bladziochów. To musimy tutaj zaznaczyć, że nie jest to kolor dla bladziochów. Podkład jest dość świetlisty, więc zobaczymy, czy będzie dawał takie krycie. Ma on się utrzymywać na naszej twarzy cały dzień. No więc z tego jestem bardzo ciekawa. Wiecie, że na mojej mieszanej cerze, żeby jakiś podkład utrzymał się cały dzień bez wyświecenia, to jest święto. No ale zobaczymy. Mamy na chwilę obecną godzinę 11.30. Załóżmy, jest 11.29. Mam nadzieję, że Wy to widzicie, że jest 11.29. Także potrzymam go na pewno kilka godzin. Idziemy teraz na spacer, więc będę pracować tutaj szalikiem. Idziemy też, potem trzeba coś ugotować, więc też będzie jakieś tam parowanie. No i oczywiście moja mieszana cera bardzo lubi wydzielać sebum, więc podkład będzie miał dodatkową trudność. Ja mam na twarzy już krem z filtrem, no bo oczywiście musimy o nim codziennie pamiętać, szczególnie jeżeli używamy już jakichś silniejszych kosmetyków, jakichś kwasów, jakichś witamin, więc warto, żeby ten produkt z filtrem zawsze na naszej twarzy był, szczególnie, że dzisiaj jest wyjątkowo słonecznie. Także ja już nie przedłużam, przypominam Wam tylko o subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Klikajcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach i bierzemy się za testowanie. Ja się już do Was przybliżyłam, żebyście doskonale widzieli moją twarz i to, co się będzie na niej działo. Także bierzmy się. Ja oczywiście sobie rozprowadzę najpierw trochę ten podkład. Odbija mi się światło w podglądzie i nie widzę dokładnie, co Wy widzicie, ale kolor jest, nie jest bardzo jasny, ale też nie jest jakiś stosunkowo mocno ciemny, więc osoby bardzo blade będą musiały go rozjaśnić. Ja nawet sobie naszykowałam już rozjaśniacz w razie czego, ale nie będzie takiej potrzeby. Rozprowadzę sobie na pół twarzy. Staram się nakładać taką niewielką, naprawdę niewielką ilość. Podkład, tak jak mówię, jest dość płynny, więc kolor jest idealny. Ale pachnie identycznie jak
kosmetyki takie, znaczy bardzo podobnie kosmetyki do włosów. Jakieś szampony, odżywki, tego typu rzeczy, ale bardzo przyjemny zapach. Myślę, że nie będzie drażniący. A jak widzicie, podkład się praktycznie nie odcina od mojej cery. Jest bardzo rozświetlający. I tą prawą stronę nałożę sobie oczywiście pędzlem, jak zwykle. Także ja to teraz rozblenduję ładnie, żeby to nie miało ręce i nogi. Jest to podkład lekki, nie czuję go w ogóle na skórze. Ale też widzę, że ma troszkę takie małe krycie. Przesunę sobie lusterko troszkę. No, krycie jest takie, bym powiedziała, bardzo lekkie, bo tu mam niedoskonałość, tu mam niedoskonałość i nic, kompletnie nic mi nie przykrywa. Ja teraz dołożę sobie drugą warstwę. No, to krycie, podkład kryjący z takim kryciem to tak trochę słabo. Wyrównał kolory cery, bo tutaj mam dużo zaczerwienień na nosie. Po tej stronie też możecie dobrze to zobaczyć, to po tej są praktycznie przykryte. No ale mówię, takie większe niedoskonałości się nie przykryły. Tutaj też mam tak sporo zmian i też są mocno widoczne. Twarz nie jest matowa, twarz jest taka rozświetlona. Jest bardzo leciutki, bo nic nie czuję. Teraz zobaczę, czy wszedł mi załamania w pory. Nie. Mam poczucie, jakbym miała na twarzy krem. Ale muszę oczywiście dołożyć tego podkładu, bo jest, no dla mnie to krycie jest bardzo małe. Więc muszę troszkę je wzmocnić. Tam jak na czole nie mam żadnych takich, wiecie, niedoskonałości, to jest w porządku, ale no tutaj, gdzie właśnie ta broda, te takie strategiczne miejsca, jak właśnie broda, policzki, nos, no to muszą mieć u mnie większe krycie. Jest dość płynny i tak się ciężko go trochę pędzlem rozprowadza, bo takie rzadkie podkłady tworzą takie, takie jakby smugi na twarzy i trzeba troszkę nad nimi dłużej popracować. Druga warstwa przyniosła już troszeczkę większe krycie, niemniej jednak nie jest to mocne. Mówię, to jest takie, ten podkład zapewni nam takie krycie lekkie w stronę średniego, ale ładnie wygląda na twarzy. Ta skóra wygląda tak świeżutko i daje nam taki efekt make-up no make-up. Fajnie, już tutaj miałam też puder pod okiem troszkę do makijażu oczu, jak robiłam, to już chciałam sobie przygotować tą twarz. To oko, znaczy się, i ładnie się skomponował, nie odciął się jakoś, nie spowodował zbrylenia. Dobrze, klepię już tą twarz, już mnie zaczyna boleć. Śmieję się oczywiście. Spójrzmy, jak się prezentuje teraz z drugą warstwą, czy coś się zmieniło. Zdecydowanie ładniej przykrył. No te niedoskonałości cały czas mi dość mocno przebijają, ale jest to krycie, bo widzę też różnicę w czole, widzę różnicę w ponosie, bo się dość mocno odcina. Ale spójrzcie, mam nadzieję, że widzicie, bo mocno to słońce operuje, że jest ładnie. Widzicie to, że tutaj widać taką przerwę na nosie, po środku. I na czole też widać, że ta część jest taka bardziej... jeszcze jakiś włosek. Że ta lewa część jest taka mało jednolita, ale ta natomiast jest taka wygładzona. Jest bardzo ładnie rozświetlona cera. Widzicie? Taka, nawet w sumie bardziej niż ta lewa strona jest rozświetlenie. No ładnie to wygląda. Przepięknie pachnie. Zawsze ten zapach tutaj zalatuje pod nosem. No to krycie jest troszkę takie słabe, ale... Też nie ma tutaj mowy, że to jest podkład mocno kryjący, tylko że jest po prostu podkładem kryjącym. Mi się włosy pamiętają. Nie, ładnie się prezentuje. Jeżeli by się utrzymywał dość długo, no to myślę, że byłby naprawdę fajną propozycją za 17 zł. Teraz drugą stronę zrobimy sobie, postaram się nałożyć taką samą ilość, oczywiście na pierwszą warstwę.
zrobimy sobie gąbką, na pewno już czuję, że to rozświetlenie będzie mniejsze i podejrzewam, że niestety też krycie będzie dużo mniejsze. No bo gąbka, wiadomo, że zabiera to krycie. Ale dla osób niewymagających jakiegoś, inaczej może nieoczekujących dużego krycia, no to myślę, że będą zadowolone. Szczególnie jak macie jeszcze cerę suchą, cerę normalną, no to to już w ogóle, bo jest bardzo komfortowy na twarzy. Bardzo. Mam zwilżoną gąbeczkę i rozprowadzam go. Tak jak przypuszczałam, podkład przy pomocy gąbeczki rozprowadził się dużo szybciej, ale ma dużo mniejsze krycie. Zabrał mi też to krycie, jak tutaj na nosie to blendowałam. Zabrał mi też to krycie, które powstało dzięki pędzlowi. Ale nie ma takiego już takiego mocnego rozświetlenia, jest zdecydowanie mniejsze. Jest, owszem, ale jest zdecydowanie mniejsze. To jakiś kłaczek mi się przypomniał. No i też bardziej mi przebija na przykład zaczerwienienia w okolicy nosa, zaczerwienienia na nosie. I to czoło też jest tak mniej wyrównane, ale daje zdecydowanie taki subtelniejszy efekt, jakbyśmy użyli bardzo delikatnego kremu. Ja sobie, Bibi, ja sobie dołożę, bo no, tutaj to już jest w ogóle dużo mniej krycia, ale na chwilę obecną bardzo mi się podoba ten podkład, pomimo tego, że daje mniejsze krycie, ale jest tak leciutki, tak przyjemny. Mam właśnie poczucie takiego nawilżenia na skórze. Bardzo mi to odpowiada. Ciekawe, no boję się, że to nie będzie trwały produkt na cerach takich jak moja, cery mieszane w stronę tłustej, że bardzo szybko one się będą niestety wyświecać. Naprawdę, wierzcie mi, że wygląda bardzo delikatnie. No niestety te zaczerwienienia jakieś takie na brodzie tu troszkę przebijają. Cera jest taka ujednolicona, bo naprawdę widać, że ta cera wygląda gładko, jest fajne to rozświetlenie. Tutaj już chwila minęła i ten podkład widzę, że nie wchodzi w dziczę, no to, że może on troszeczkę osiądzie mocniej na twarzy i nie będzie taki rozświetlony, ale widzę, że nie osadza się. Ale za to pozbierałam się trochę w załamaniu nosa. No bo jest taki bardzo, bardzo mokry, bardzo rozświetlony, bardzo kremowy. Przez co właśnie on nie siedzi grzecznie nad skórze, tylko sobie trochę wędruje. Ale musicie przyznać, że cera wygląda bardzo ładnie. Kolor jest po prostu trafiony w dziesiątkę, bo nic mi się nie odcina. Pachnie przepięknie. Ja bym powiedziała, że to jest taki produkt, taki delikatny krem, który ma nam tą cerę jakby ujednolicić i nawilżyć. Bez jakichś większych oczekiwań ze strony tutaj krycia. Aczkolwiek też nie jest źle, bo no, widać, że ta cera jest ujednolicona. Te duże zmiany nie są przykryte, ale do tego możemy użyć sobie po prostu korektora. Ja teraz wykończę cały makijaż. Do wykończenia użyję pudru z Vibo Photo Ready. To jest puder sypki, także sobie go troszeczkę tą twarz przypruszę, szczególnie w strefie T. Mamy godzinę 11:42, więc odezwę się do Was, myślę, że tak koło godziny 20, czyli będzie prawie no tam 7 niecałe godzin, także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, ewentualnie 7, dobrze myślę? Nawet 8, 8, bo 12 do 20 to 8,5, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać, a za chwilkę do Was wrócę, żeby Wam powiedzieć, jak się nakładało produkty takie konturujące pod produkty sypkie, czy bardzo się przykleiły, bo boję się, że przy tak mokrym produkcie, który tak mocno świeci się na tej skórze, jest taki kremowy, mogą te produkty sypkie typu puder bardzo robić takie nierówne plamy. Ale to po prostu sprawdzę i za chwilkę do Was z tym wrócę. Na chwilę obecną podoba mi się bardzo, pomimo dość lekkiego krycia, ale ta cera jest wyrównana, cera jest świeża. To jest trochę taki efekt make-up no make-up, który w ostatnim czasie mi bardzo odpowiada. No ale zobaczymy, jak będzie po wykończeniu. Muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak ten podkład przyjął puder. Naprawdę obawiałam się, tak jak Wam wspomniałam, że będą plamy, że on zbierze się nierównomiernie, a my czegoś takiego nie mamy. Spójrzcie, jak pięknie jest wygładzona twarz. Ja, tak jak mówiłam, użyłam tego pudru z Vibo i jest fantastycznie, bardzo ładnie się zrobiło konturowanie.
Do tego ja nie mam rozświetlacza, a ta cera mimo wszystko jest cały czas rozświetlona. No ten podkład Soraya Pro Makeup Bio, Pro Bio Makeup jest naprawdę fantastyczny. Oczywiście mówię to w chwili, kiedy go dopiero nałożyłam, bo oczywiście nie wiemy, jak on się będzie prezentował po tych kilku godzinach, czy będzie się bardzo mocno wyświecał, czy będzie się zbierał, czy będzie się gdzieś tutaj ciasteczkował, jak mi się zawsze ciasteczkuje w okolicy brody. Naprawdę podoba mi się bardzo. Możecie się przyjrzeć, że ta cera jest taka gładziutka, że nie jest taka przeciążona podkładem, że nie powchodził w pory, nie powchodzi w załamania. No tutaj, tak jak Wam wspomniałam na początku, po nałożeniu pędzlem on się zebrał trochę w okolicy nosa. Sobie pancake teraz urządził wycieczki, no. Ale no to też kwestia tego, że pędzel nie zabiera nam tego podkładu, nie zabiera nam tej kremowości produktu. Przez to on też mógł sobie spacerować. Czy Ty możesz przestać też spacerować? Dziękuję, usiądź sobie grzecznie i nie hałasuj. I niestety dlatego wchodził. Ale na chwilę obecną to wygląda bardzo ładnie, bardzo mi się podoba, bardzo Wam na moment nałożenia polecam ten produkt. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał dalej. Jest 11:50, więc spokojnie sobie pochodzę z tym podkładem, myślę, że do godziny 20 i do Was wrócę, żeby podsumować, jak to wygląda i wydać ostateczną opinię. A na chwilę obecną się z Wami żegnam. Moi drodzy, mamy już godzinę 19:44, także mam podkład na twarzy od 8. Tak, od 8 godzin, bo chyba 11:40 jakoś skończyliśmy. A testuję dzisiaj podkład nowość od Soraya Pro Bio Makeup i jest to lekki podkład kryjący, podkład prebiotyczny, który w 96% składa się ze składników pochodzenia naturalnego. 8 godzin to jest naprawdę bardzo dużo czasu, a jak widzicie, podkład nie świeci się aż tak mocno. Z takiej odległości, jak jestem teraz, jak zerkam sobie w podgląd, wygląda to naprawdę w porządku. Z bliska, trochę przybliżę, nie jest już może aż tak pięknie, ale spójrzcie, jak ładnie cały czas ten podkład się utrzymuje. Tak jak Wam mówiłam na samym początku filmu, on ma trzymać się na naszej twarzy cały dzień i faktycznie, no, moja mieszana cera praktycznie nie jest aż tak wyświecona, że musiałabym, nie wiem, od razu ją przypudrowywać. Jest w porządku, czoło jest w porządku, oczywiście tutaj boki policzków też są jak najbardziej w porządku, świeci mi się po prostu strefa T. Nic mi ten podkład nie powchodził w załamania, ani w pory. Owszem, starł się, bo widać, że się starł i na brodzie, starł się tutaj, mocno widać tą niedoskonałość, ale tak poza tym wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ja mam jak zwykle naszykowaną chusteczkę, ona jest czysta, żeby nie było, więc przyłożę teraz i zobaczę, czy możemy zebrać to sebum, zobaczyć, sprawdźmy, czy w ogóle wiecie, czy wygląda to lepiej. Wiadomo, że się i przebierałam i tak jak Wam mówiłam, byłam na spacerze, byliśmy na długim spacerze i gdzieś byłam narażona na tą parę, no. I jestem pełna podziwu dla podkładu za 18 zł, że wygląda tak fantastycznie. Owszem, pigment zszedł, ale w niewielkim stopniu, aczkolwiek zeszło też całe świecenie z twarzy, ale zebrał się też podkład, bo już widzę, nie wzięłam sobie żadnego lusterka, ale widzę, że po prostu jest dużo więcej prześwitów, niemniej jednak tego świecenia już w tym momencie nie ma, czyli możemy sobie zebrać świecenie bez jakiegoś bardzo znacznego uszkodzenia makijażu, bo naprawdę, jak widzicie, ten efekt jest fajny. Ja ze swojej strony bardzo, ale to bardzo Wam polecam ten podkład, będę po niego sięgać i Was również zachęcam do tego, żebyście sobie go przetestowali, bo on kosztuje naprawdę 17,90, mamy 3 kolory, ja mam najjaśniejszy jasny beż 01, także może nie jest on, troszkę Was odsunę, może nie jest on bardzo jasny, ale niemniej jednak naprawdę fajnie się sprawdzi, bo jak mogliście zobaczyć na filmie wcześniej, on jest taki troszeczkę lekko
On jest beżowy, to jest taki jasny beż, ale troszeczkę taki ciemniejszy. Aczkolwiek jeżeli ktoś nie jest bladziochem, to spokojnie będzie zadowolony. Jeżeli ktoś jest bladziochem, no to sugeruję po prostu go rozjaśnić produktami rozjaśniającymi do podkładów, ale naprawdę wygląda fantastycznie na mojej twarzy. A jak wiecie, mam cerę mieszaną, co podkreślałam wielokrotnie. Naprawdę wart jest swojej ceny, wart jest przetestowania. Trzyma się bardzo ładnie to krycie, tak jak mówiłam, no to jest takie lekkie w stronę średniego, no ale mamy od czegoś korektory, jeżeli chcemy mocno przykryć niedoskonałości, ale podkład naprawdę wygląda fantastycznie, bardzo lekko, tworzy taki efekt make-up, no make-up, także zdecydowanie polecam Wam do przetestowania nowość, sięgajcie. A ja Wam bardzo dziękuję za dziś, mam nadzieję, że film Wam się do czegoś przyda, że Wam się podobał, zostawiajcie swoje komentarze, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.